Witaj. Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym Ci coś przeczytać. Jeżeli pozwolisz, oczywiście. Anastazja nigdy nie lubiła swojego imienia. Było dla niej groteskowe, anachroniczne, zupełnie bezsensowne. Wszyscy wiedzieli, że ma na imię Karolina. Rodzina też się do tego przyzwyczaiła. Jednak to nie ma żadnego znaczenia dla tej historii. Anastazja stała przed drzwiami. Ciężkie, dębowe drzwi z mosiężną klamką i okuciami były lekko uchylone. Ostrożnie zajrzała do środka. Niewielki pokój oświetlał chybotliwy blask świecy. Po ścianach nieokreślonego koloru pełzały cienie układające się w nierealną, fantazyjną mozaikę. Sklepienie tonęło w tajemniczym półmroku. Po środku pokoju, przy masywnym biurku, siedział mężczyzna w wieku, którego nie była w stanie określić. Lekko szpakowate włosy współgrały z tańczącymi cieniami. Cała postać zdawała się być częścią gry światła na wpół realnym pomieszczeniu. Z wielką uwagą mężczyzna studiował leżący przed nim manuskrypt. Manuskrypt oprawiony w amarantową, lekko poprzecieraną skórę. Skupiona twarz sprawiała wrażenie zmęczonej, wyczerpanej, a nawet udręczonej. Podniósł oczy. Jego spojrzenie przeczyło wrażeniu, jakie w pierwszej chwili odniosła. Oczy były pełne blasku i siły. Witaj. Dzień dobry, Anastazjo. Dziwne. Jej imię w jego ustach nabierało innego sensu. Było znaczące, ciekawe, a nawet intrygujące. Pchnęła drzwi i weszła do pokoju. Drzwi cichutko zamknęły się za jej plecami. Anastazja stała po środku pokoju. Jej postać zlewała się z magicznym półmrokiem komnaty. Witaj, Anastazjo. Czy wiesz, dlaczego tu jesteś? Pustka. W jej głowie pojawiła się pustka. Żadnych myśli, żadnego wątku. Pytanie, tak, pyta mnie, co? Dlaczego tu jestem? Dlaczego istnieję? Kim jestem? Co to znaczy, że jestem tu? Nic nie wiem, co? Milczała. Mężczyzna popatrzył na nią łagodnie, ze zrozumieniem. Jesteś tu, bo szukasz szczęścia. Jego ciepły głos wyrwał ją z nicości. Poszukujesz drogi do szczęścia. Dostaniesz szansę, bo na nią zasługujesz. Nie, nie dlatego, że jesteś szczególna. Nie dla twojego wyjątkowego charakteru czy jakichś zasług. Dostaniesz szansę, bo postanowiłaś się na nią otworzyć. Każdy z nas zasługuje na szczęście. Ma do niego prawo. Powiem więcej. Każdy z nas jest do szczęścia stworzony. Nikt nie pojawił się na tym świecie przez przypadek. Nikt nie powstał do życia ze swojej własnej woli. Wszystkie istoty, ludzie, zwierzęta, byty niematerialne zostały stworzone przez wszechpotężną energię. Niezależnie, czy nazwiesz ją Bogiem, Jahwe, Allahem, kosmiczną energią, siłą Matki Ziemi, czy jakkolwiek inaczej. To będzie ta sama energia. Nazwa nic nie zmienia. Jest to niepojęta dla nas siła, która nas wszystkich i cały wszechświat powołała do życia. Dlaczego? Zostaliśmy stworzeni z miłości. Ta energia, o której mówię, ma niewyobrażalną, nieskończoną moc. Moc płynącą z miłości. Z miłości osadzonej w prawdzie. Tak jak drzewa, gwiazdy i wszystkie istoty, masz prawo być tutaj. Masz prawo do szczęścia. Czy sądzisz, że ktoś pełen bezwarunkowej miłości do ciebie chciałby twojego cierpienia? Przecież nie. Jeżeli rodzice, którzy pomimo swoich starań nie są ideałami, pragną szczęścia dla dziecka,
to jakżeż potężne musi być pragnienie Twojego szczęścia w istocie, której miłość jest idealna. Serce Anastazji przyjmowało te słowa z wiarą i radością. Budziło się w niej poczucie lekkości i swobody. Jednak mózg protestował. Przed oczami pojawiły się obrazy wszystkich nieszczęść, cierpień, z którymi zetknęło ją życie. Mężczyzna zerknął do leżącej przed nim księgi i uśmiechnął się. Wiem, rozumiem Twoje wątpliwości i nie dziwię się im. To, że zostaliśmy stworzeni do szczęścia, nie oznacza, że zostało ono nam dane. Takie szczęście nie byłoby pełne. Byłoby tylko erzacem, namiastką prawdziwej rozkoszy płynącej z istnienia. Prawdziwą radość istnienia można osiągnąć jedynie przez dotarcie do niej własną ścieżką. Owszem, możesz się spodziewać daleko idącej pomocy, ale to ty musisz to szczęście odnaleźć. Odnaleźć je nie gdzieś w świecie, nie kiedyś w przyszłości. Ono mieszka w tobie, tu i teraz. Woła cię. Twoją rolą jest do tego szczęścia dotrzeć. Żyjemy w świecie widzialnym. W świecie, który został niestety zdeformowany i zakłamany. Od tysięcy lat deformujemy go. Prawdę ukrywamy pod dziesiątkami słów. Stawiamy fałszywe drogowskazy. Zacieramy ścieżki. I stąd tyle nieszczęść, bólu, cierpienia i pogardy. To trzeba zmienić. Ale na razie nie takie jest Twoje zadanie. Aby zmienić coś w otaczającej rzeczywistości, najpierw trzeba zmienić siebie. Zapewniam Cię, że kiedy znajdziesz swoje szczęście, będzie ono promieniować, będzie zmieniać Twoje otoczenie, będzie uczestniczyć w przekształcaniu świata. Ta pustynia, pełna bólu i cierpienia, zmieni się w rajski ogród, pełen ciepła i miłości. Ale tak jak Ci powiedziałem, na początek Ty. Jesteś tu, bo szukasz szczęścia i ta szansa otwiera się przed Tobą teraz. Musisz porzucić utarte schematy, wyjść naprzeciw absolutowi, pozwolić, żeby ta wszechpotężna, pełna miłości energia mogła z Tobą współdziałać. Musisz jej zrobić miejsce w swoim ja. W tym pokoju możesz zacząć swoją drogę. Kiedy skończymy rozmawiać, otworzę Ci jedne z drzwi. Znajdziesz się w kolejnym pokoju. Spotkasz tam osobę, istotę lub sytuację, która będzie wymagała od Ciebie decyzji, odpowiedzi albo po prostu rozważenia problemu. W zależności od tego, co powiesz, postanowisz, pomyślisz, będą otwierały się jedne z czworga drzwi. Pójdziesz dalej. Jeżeli będziesz wybierać prawidłowo, dotrzesz do nieskończonego szczęścia. Szczęścia, które mieszka w tobie i wszędzie. Do szczęścia, które jest. Jest teraz, kiedyś, przedtem i potem. Anastazja słuchała jak zahipnotyzowana. W tym momencie jednak pojawiły się wątpliwości. Poczuła dziwny lęk. Co? Ale co będzie, jeżeli się pomylę? Jeżeli podejmę złą decyzję? Co, jak się będę ciągle mylić? Mężczyzna ze zrozumieniem pokiwał głową. Zamyślił się na chwilę. Sprawiał wrażenie, że patrzy nie na nią, ale jakby poprzez nią. Poprzez nią, poprzez ściany pokoju, jego oczy pociemniały. Pojawiła się w nich pustka, chaos i bezmiar przestrzeni. Po chwili zajrzał do kilku miejsc w manuskrypcie. Jeżeli się pomylisz, twoja droga będzie dłuższa, powiedział spokojnie. Jeżeli będziesz się ciągle mylić, to po długiej, męczącej wędrówce dotrzesz tu z powrotem, do tego pokoju. Jeżeli taka będzie Twoja wola, zaczniesz od początku. Jeżeli nie wrócisz do rzeczywistości pełnej cierpienia i niespełnionych marzeń,
Ale nie obawiaj się. Jeżeli oprzesz się na intuicji i będziesz postępowała zgodnie ze swoją wewnętrzną prawdą, twoja wędrówka nie będzie zbyt daleka. Porzuć schematy. Idź za głosem serca. Czy jesteś gotowa? Zapytał łagodnie, ale zdecydowanie. Tak, jestem gotowa. Powiedziała, zanim zdążyła pomyśleć. Jestem gotowa od zawsze, a szczególnie teraz. To było tak, jakby coś mówiło jej głosem, bez udziału umysłu. Słowa nie płynęły przez mózg, ale z najgłębszego wnętrza. Ale, to już mówił mózg. Ale czy mogę zadać jeszcze jedno pytanie? Księga? Zapytał z lekkim rozbawieniem. Tak, co to za księga? Dlaczego pan ją tak uważnie studiuje? To jest księga twojego życia. Chcesz zajrzeć? Niemal rzuciła się na manuskrypt. Chcesz zajrzeć? To były ostatnie słowa zapisane na kartkach. Kartka z czerpanego papieru. Dalej księga była pusta. Mężczyzna popatrzył jej głęboko w oczy. Jedną z często powielanych tez zaciemniających obraz rzeczywistości jest to, że coś jest człowiekowi pisane. Karma, przeznaczenie, nieuchronność, jakieś wydarzenia. To wszystko bzdur. Jego głos nabrał ostrości. Nie ma czegoś takiego. Prawo przyczyny i skutku to tak. Ale nie jest nic. Nic nie jest zdeterminowane do końca. To ty decydujesz. Od ciebie zależy przyszłość. To twoje myśli i emocje budują świat. Nie ma karm, przeznaczenia, a Nanka jest szkodliwym wymysłem, który ukrywa prawdę. To wszystko paraliżuje duszę. Zamilkł. Zamyślił się. Tak. Księgę swojego życia piszesz ty. To ty decydujesz. Powiedz, zdecyduj, Anastazjo, czy chcesz wejść do labiryntu szczęścia? Patrzył na nią wyczekująco. Anastazja czuła, że cokolwiek zdecyduje, zostanie to w pełni zaakceptowane. Idę, powiedziała stanowczo. Uśmiechnął się. W tym uśmiechu było słońce, księżyc i gwiazdy, drzewa, ptaki i fale oceanu. To był uśmiech pełen całkowitej, bezwarunkowej akceptacji. Dziękuję ci, że jesteś, powiedział pełnym siły, ale niezwykle łagodnym głosem. Drzwi po prawej stronie lekko się uchyliły. Czy będzie ciąg dalszy? To zależy od was. Zależy od tego, jak ten film zostanie odebrany, jak wiele osób zechce go obejrzeć. Jeżeli będzie taka potrzeba, tą historię będziemy kontynuować. Na dzisiaj tyle. Zapraszam cię do obejrzenia innych moich filmów. Zapraszam cię do subskrypcji kanału. Do zobaczenia.